Siema, tu Spajda. Tu Airsoft. Dzisiaj doszła paczuszka z częściami od Retro. Między innymi kupiliśmy body, żeby zobaczyć, czy uda nam się zrobić taką idealną osiową dzidę po prostu prosto z pudełka, żeby nie trzeba było nigdzie indziej kombinować z częściami. Także no, zobaczymy. Ale to nie na tą chwilę. Odkładamy. Co dzisiaj robimy? Nasz geniusz Miedza z programu Miedza ASG. Robimy mu Ravena. Prosił nas o zrobienie hair triggera w swoim Ravenie. Się dopłacił ekstra za ekspres, więc robimy mu w priorytecie. Dobra, z racji tego, że nasze spusty jeszcze są niegotowe, musieliśmy skorzystać z istniejących, czyli z Retro Arms w Czechach. Byłem, odwiedziłem, fajnie to mają. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko sprawować. Także dobra, wybieramy jeden. Generalnie te części już są dostępne u nas w serwisie, nie sprzedajemy ich normalnie w sklepie, bo to nie ma sensu. Jeżeli życzycie sobie jakąś fajną replikę customową, no to składamy ją na różnych częściach. Także to ląduje wszystko w serwisie, w serwisowych częściach. Dobra, jest spust. Najpierw co musimy zrobić z tym spustem, to nakleić na niego magnes. Ale w którym miejscu, to musimy dopiero zobaczyć, jak otworzymy gearbox. Także otwieramy gearbox. Dobra, gearbox jest rozkręcony. Gearbox jest rozkręcony. Teraz tak. Przednio dałem miedzy. Mocno wyśrubowany zwykły spust z ogranicznikiem, ale z racji tego, że teraz będzie hair trigger, mam nadzieję, że zrobimy go na hera. Musimy pamiętać o blokadzie. No, troszeczkę będziemy musieli zmodyfikować wszystko. Mamy już, mielibyśmy już swój spust, ale to w sumie mogę wam pokazać, o co kaman w tych spustach i w hair triggerze. No dobra, jesteśmy z powrotem. Generalnie tak, jest dużo różnych spustów. Nasz miał ogranicznik z dołu, czyli pokażemy tutaj, jeżeli skok jest naprawdę minimalny, ale to było za dużo dla miedzy, który chciał mieć uber, hiper, mega, super, hiper wypas. Dlatego przy standardowych spustach ta droga jest... Czekajcie, włączę tutaj doświetlenie, może będzie lepiej widać. Ta droga spustu do czujnika, to jest czujnik, który sprawia, że jest odczyt spustu. Przy standardowych spustach ta droga musi być duża, bardzo duża. Więc my musimy tą drogę jakoś sztucznie skrócić. Patrzcie, ile to jest prawie 7 czy 8 mm jest skoku. Co zrobić, żeby był, nie wiem, pół milimetra skoku? W tych możemy to zrobić albo ograniczyć skok tutaj śrubką z dołu, co będzie w naszych spustach, które widzicie tutaj, prototyp jest, nasz spust. Będzie to ograniczone i od dołu, będzie ograniczone od góry, czyli będziemy mogli sobie ustawić dowolną pozycję, od którego momentu zaczynamy, oraz będziemy mogli sobie ustawić, będzie trzecia regulacja, będziemy mogli sobie ustawić
poziom wysunięcia tego trzpienia, który będzie wyzwalał impuls, żeby móc być. Czyli będzie tak naprawdę regulacja w trzech fazach, do tego będzie regulacja będzie stopu, także no, generalnie nasz spust będzie w 100% bardzo kompatybilny ze wszystkimi systemami HP. Przede wszystkim będzie bardzo, bardzo, bardzo regulowalny, jeżeli chodzi o zakres skok ruchu speedtriggera. Także bądźcie czujni, na ten trigger czeka sporo osób. Na ten trigger czeka sporo osób. Jak widzicie, no już jest faza taka. Prawie jest gotowy. Będziemy go testować już na dniach. Mamy tego kilka sztuk, także jest kilka sztuk. To są prototypy, to są zgrubne prototypy, także jak widzicie, będzie trochę zabawy. No ale nie mamy jeszcze dostępnego naszego Uber Hiper spustu, HP spustu, HP Triggera dla wszystkich, więc musimy się posłużyć, zmodyfikujemy troszeczkę spust od retro, żeby miedza miał jak najlepsze czucie, jak najkrótszy skok w swoim Ravenie. Nie? Dobra, no to bierzemy się do pracy. Na tyle teorii, no i zobaczymy efekt końcowy, no albo efekt. Ach, miedza, miedza. Dobra, lecimy. Oczywiście do zabezpieczenia gwintów używamy niebieskiego Loctite'a czy Loxila. Największy problem z hair triggerami czy z speed triggerami jest to, że jak chcemy mieć pozycję taką bardziej pochyloną, to jak widzicie tutaj jest taka osłonka na zębatkę. Generalnie my nie używamy zębatek, więc to w gearboxie nam delikatnie przeszkadza w osiągnięciu naszych celów, więc my to po prostu delikatnie się tego no, pozbędziemy, nie? Także troszeczkę piłowania i gearbox. Taki fajny gearbox pójdzie. Troszeczkę do zmienienia. No dobra. Szybka akcja na dremelu. Zniknął cycuszek. Złożymy wstępnie. Zobaczymy jak to działa. Jeszcze można podkręcić. No, chłopaki nakurwiają strasznie w ten spust. Więc chyba będzie dobrze, nie? Taki. No dobra. Spust powiedzmy, że jest mniej więcej wyregulowany. Teraz sobie mierzymy odległość od czujnika do spustu. To jest 4,6 mm. Teraz musimy tak dobrać te nasze magnesiki, które wyzwalają. Ten ma 4, czyli mają 4 mm równiutko, czyli mamy 0,6 mm skoku odległości plus tutaj skok chyba jest 0,2 mm. No to zobaczymy. Montujemy na spuście. A jak się montuje na spuście w Ravenie czujniki? Proszę bardzo. Sprawdzamy w jakiej odległości jest nasz czujnik. Tu jest czujnik, tu jest spust i musimy na spuście nakleić dokładnie w tym miejscu, w samym środku nakleić te nasze magnesiki, żeby można było strzelać w ten sposób. Także mamy ze sobą najzwyklejszą kropelkę czy super glue, czy jakikolwiek klej cyjanowodorowy
Naklejamy, ale przed naklejeniem zdzieramy warstwę anody. Po prostu pilniczkiem zdzieramy warstwę anody, żeby dostać się do materiału. Delikatnie. Klej złapał dobry kontakt. Jest. Dajemy. Tylko jedną malutką kropeleczkę. Pyk. Kropelka jest. I po prostu montujemy nasze. Czujniki, magnesiki, jeden magnesik, do drugiego, drugi magnesik tak też przykleimy, żeby się upewnić, bo jak nie za będzie naparzał w tym trigger. Hop, samo się magnesuje. Jak będzie naparzał w ten trigger, to na pewno będą leciały wióry. No i sprawdzamy, czy nie jest za blisko. O, niestety jest za blisko. Musimy rezerwować. Musimy użyć tego mniejszego. Przygniemy. No i sprawdzamy, czy odległość jest dobra między czujnikiem a wystarczy. W każdej chwili ten czujnik można delikatnie jeszcze naprawdę delikatnie podgiąć, żeby było naprawdę turbo. No i co? Delikatnie chodzi. Odległości są niewielkie. Ok. Podpinamy. Robimy rekalibrację na silniku. Zobaczymy, czy to się uda. Jedną szybeczką na pewności. No dobra. No to teraz będziemy podpinać. Mamy kontroler, podpinam baterijkę. Tak. Co nam kontroler mówi? Trigger preset, czyli preset to recalibrate. I teraz robimy recalibrate, czyli system sam widzi, że zostało coś zmienione w kalibracji, że jest czujnik, jest za blisko czujnika i jest naciśnięte, czyli się robotuje. Ilość pozycji selektora. No akurat miedza ma, jest zaufanym człowiekiem, więc może sobie wybrać do 5 pozycji, ale załóżmy, że to jest 3-pozycyjny.
Wybieramy save. Wspomnieliśmy o naszej płytce. Przekładamy naszą płyteczkę. Save jest mniej więcej w tej pozycji. Sami jest mniej więcej w połowie. Auto jest na to, no ale to jest, nie ma najmniejszego znaczenia. I teraz tak, przyciskamy trigger na maksa, czyli na maksa i dajemy do góry, przyciskamy do góry, kiedy ten trigger. Teraz łapie sobie, system sobie łapie najmniejszą pozycję i największą pozycję. Sprawdzamy calibration OK, czyli jeżeli calibration jest OK, czyli praktycznie jest tak mały skok spustu, że wszystko działa. No, to Miedza będzie miał zabawę. Dobra, jeszcze mu przestawimy. Przestawimy tak, żeby miał. Myślę, że Miedza będzie zadowolony. No, chyba udało mi się w miarę fajne wyniki osiągnąć na wyniku 40%. 35% jest fajnie, ale chyba najlepsze ustawienie to jest 40%. No i dotyk, lekkie zwolnienie. Będzie dobrze. No dobra, Miedza. Zrobiłem. Teraz tak. Jest kilka opcji oczywiście w tym, w Ravenie. Generalnie wszystko zależy od Twoich preferencji jako gracza. Jeżeli chcesz, zależy jak naciskasz spust, bo też mi tego nie wytłumaczyłeś dokładnie. Tak to bym przygotował dokładnie pod Twoje oczekiwania. Ale tak, krótka instrukcja. Jeżeli potrzebujesz szybki reset, czyli wciskasz, czyli jesteś na wciśnięciu i delikatnie puszczasz i wciskasz, czyli tak naprawdę twój cykl strzelania opiera się na wciśnięciu, spuściu i szybkim resecie, to polecam ci 45, 50, 50 nie, 45, 40 czułość, żeby ustawić na szybki reset z tyłu. Jeżeli tylko muskasz, że chcesz tylko musnąć przycisk, no to schodzisz do trigger threshold na 10, że tak naprawdę delikatne dotknięcie czy bokiem, czy opuszkiem już powoduje wyzwolenie, ale musisz puścić. W sensie w sensie zbierasz od przodu. Czyli jak naciskasz od przodu, no to trigger dajesz na 10. Jeżeli naciskasz, jeżeli walczysz od tyłu, czyli mocno naciśnięty, czyli teraz mam z tyłu, go puszczam delikatnie i on się nie resetuje. Czyli jak potrzebujesz z tyłu, no to bardziej na 40, jeżeli potrzebujesz z przodu, czyli na lekki dotyk, na muśnięcie tak zwane, no to dyszka, nie? Po środku, no na 25 to jest takie pomiędzy. No ja bym walczył na 40, bo jest jak najbardziej ok. No i wszystko zależy od Twoich preferencji, co sobie ustawisz, nie? No i powodzenia.